Podczas wspólnej akcji KAS i CBŚP funkcjonariusze zatrzymali do kontroli samochód dostawczy na łódzkich numerach rejestracyjnych. W aucie znaleźli 480 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów w 120 pudełkach kartonowych. Papierosy były oznaczone nazwą jednego ze znanych producentów wyrobów tytoniowych. Po sprawdzeniu auta w ewidencji pojazdów okazało się, że jego tablice rejestracyjne należą do innego samochodu. Pojazd i papierosy zostały zabezpieczone w magazynie depozytowym łódzkiej KAS. W wyniku kontroli funkcjonariusze zajęli również gotówkę i telefony należące do 46-letniego kierowcy busa. Mężczyźnie grozi wysoka grzywna. Gdyby zabezpieczona kontrabanda trafiła do nielegalnego obrotu, skarb państwa poniósłby ponad 470 tysięcy złotych strat podatkowych.